Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Cały czas te karty, za każdym razem te karty. Jak nawiedzone. Może i są nawiedzone. A co byśmy mogli tutaj zrobić? British Balloon. Okej, całkiem ma bardzo dobre. Jakie to kurde polskie. Całkiem dobrze tutaj sobie radzi, oczywiście. No, ten Yeti. Całkiem też dobrze, chodź tu moja droga. I zaczniesz tego Yeti opracowywać. Okej. A w sumie można by nagrać poradnik. Już trochę tutaj na tym... A z tej gry zrobiłem gameplay, więc poradnik byłby... Nawet wskazane, zaraz tutaj nam powinny powskakiwać te dochody z tych filmów. 3 miliony subskrypcji. Mega, pierwsze miejsce. Zobaczymy, ile ma nasz konkurent. 2600. No. Także raczej tutaj nawet pod względem wyświetleń nie jest w stanie mi podskoczyć. Miałem 117 milionów, on ledwo. Nawet niecałą połowę tego. Tak więc, ja w tym czasie mógłbym tak naprawdę się dokształcić. Na przykład z naprawy, tylko chciałbym jeszcze znaleźć tutaj szafę, z której mogę zrobić pożytek i się pouczyć. Bo takowej tu nie widzę. Moment, rozrywkę. Gdzieś na dole było to? Okej. Znalazłem. Fotografia, gra aktorska. Efekty specjalne. O, nie mam już naprawy. A mógłbym sobie zacząć kurs fotografii. Pewnie pamiętasz, tutaj jest ta szafa. Mi się jakoś tak równo ustawić? No, mniej więcej. Mniej więcej jest równo. Okej, filmik skończony. Jak tam rezultaty? No, 52. No, całkiem dobrze. 41 tysięcy. O, coś czuję, że uda nam się tutaj spokojnie zrobić te 50 tysięcy w tym odcinku. Mam taką nadzieję. Albo przynajmniej tak myślę. I zacznij nową grę. Może być na stanowisku 1. Nie obrażę się. Ja sobie tam cały czas robię kursik. To może być w ten sposób. Odblokuję tutaj mól książkowy. Okej, 4000 już nam wskakują do kieszeni. Powinnaś zaraz skończyć. No właśnie. 97% poradnik z Yeti. No nie, to trzeba wykorzystać. To trzeba zdecydowanie wykorzystać. Taka, żeby zrobić poradnik numer 2. W sumie może być... Nie. Czemu klikam to ulepsz? Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Na stanowisko... To jest gra z konsoli, więc... Chyba z konsoli. Tak mi się wydaje, że to była konsola. Tak. Więc akurat spokojnie. Możemy nawet wypromować ten
poradnik, bo on się oczywiście będzie bardzo dobrze oglądał. Tutaj byłoby fajnie coś zrobić. Nie chcę tego wyłączyć. Na przykład tutaj tą współpracę. To byłoby fajnie rozwinąć. To mogłoby mi dużo dać. Okej, unboxing mogę robić. No, 44 to nie jest jakiś szalony wynik, ale oczywiście opublikuję ten filmik i poproszę cię o nagranie kolejnego. Cały czas to się trzyma wysoko. Poradnik czy gameplay? Zróbmy gameplay. Czemu by nie? Na stanowisku numer 1. Jak to mój kurs fotografii? No już jest prawie na finiszu, więc jest dobrze. Moja droga też już powinna się niebawem kończyć. Okej, komentarze w miarę. Dobre, fotografia. Ja już mam kurs za sobą. No, te poradniki z Yeti całkiem dobrze idą, więc trzeba w to iść dalej oczywiście. Ale może być na stanowisku numer 2, to się zdąży przerenderować i przesłać jak po tym czasie tam sobie. Jak tam sobie będziesz grać. Fotografia. Dajmy teraz kolejny kurs fotografii. Dzięki temu będę mógł sobie robić jakieś samojebki. 47 tysięcy zaraz tutaj nam powskakują. Komentarze bardzo, bardzo dobre, po 4 łapki w górę. Więc też należałoby zrobić i wypromować ten filmik. No, tam dziewczyny mają po 100, a ja mam zaledwie po 60, 1,70. Ale trzeba przyznać, że 70 tysięcy miesięcznego dochodu to jest naprawdę bardzo dużo, tylko trzeba jeszcze uwzględnić to, że jednak wydaje trochę kasy, czy to na gry, czy to na sprzęt komputerowy. I w sumie mógłbym zakończyć i zrobić zakupy. Skoro wychodzą nowe gry, to wypadałoby z tego faktu skorzystać. I zobaczyć najnowsze tytuły. A 17, ok, 17, 18. Weźmy te dwie. Pokaż. Kiepsko, kiepsko. Dlatego nie będziemy tego publikować, bo to szkoda zajmować miejsce na naszym koncie YouTube'owym. Pokaż mi tylko wyniki. 57, ok, ale przyszły nam dwie gry, więc zaraz sobie trzaśniemy tutaj z tych dwóch nowych gier jakieś filmiki. Ok, wylądowały na półkach, więc róbmy pierwsze wrażenie. W tym czasie co ja mogę zrobić? Na pewno poproszę ciebie
o stworzenie pierwszego wrażenia z tej drugiej gry na stanowisko numer 3. Czyli ten stanowisko, przy którym ja sobie właśnie teraz stałem. Trzeba kontrolować ten ranking. 2,7, 3,2. Oczywiście będę promował też te swoje filmy, żeby móc więcej na nich zarobić i żeby oczywiście wypełnić zadanie główne, czyli wybrać się w kosmos. No to jest tak naprawdę cel numer jeden w tym momencie. Wiesz, może nie, przed kursem nawalniemy sobie taką fotkę. Czemu mnie? Niech ludzie o mnie pamiętają. 57 tysięcy, bardzo dobrze. Yeti też tutaj naprawdę mega dobrze zarabia. Moja droga już skończyłaś. 90%. Pięknie. Dlatego też warto byłoby, abyś zrobiła z tego gameplay. Może być na tym samym, którym ty byłaś, na dwójce. Więc niech będzie to również na dwójce. Jak tam nasze relacje? To byłoby dosyć istotne. Tutaj dobre, tutaj też dobre. Z tym, że nie chcę cię zwalniać. Chciałbym po prostu zatrudnić kolejną osobę, ale no niestety nie mogę. Caitlyn. Nie, Caitlyn przecież u mnie pracuje. Więc to byłoby niemądre ją wywalać. Bo dziewczyny robią tutaj naprawdę mega rzecz. 110%, no proszę państwa, to jest po prostu masakra. Masakra. Ten filmik będzie po prostu bił wszystkie możliwe rekordy YouTube'a, jakie to w ogóle są możliwe. I dlatego też zrobimy gameplay. Może być nawet na tym samym stanowisku numer 3. Tak się zastanawiam, czy może nie z sensem ulepszać powoli to kolejne stanowisko. De facto przydałby się tutaj ktoś do pomocy. Mógłbym zatrudnić na przykład takiego Henry'ego. Generalnie ma same tutaj małe, znaczy właściwie nie ma osiągnięć, ale mógłbym go wyszkolić. To mogłaby być ciekawa opcja. Kiedy pogadajmy sobie z Henrym. To na razie możemy wyłączyć. Wypromujmy mocno ten filmik. Będzie takim moim małym padawanem. Nie chciałem tu nic ulepszać. Czemu mi to wskoczyło? Chciałem pogadać z Henrym. Bo może będę mógł go wtedy zatrudnić. A kolejny pracownik zdecydowanie by mi się przydał. Angry Bandy. Idźmy za ciosem i róbmy kolejny.
Filmik. Na stanowisku może być pierwszy. Jak tam Henry? Dobra, Henry, wpadnij. Musimy pogadać. Mógłbym cię sporo rzeczy nauczyć, gdybyś tylko chciał do mnie dołączyć. Prawie jak kosmita. Pogada z kosmitą. Okej, 78%. Dobiję tutaj do setki? No nie. Ale przy następnym filmiku już na pewno tak się stanie. Ach, kłyczek picia był zdecydowanie potrzebny dla gardła. Czemu nie mogę cię zaprosić do współpracy? Może dopiero będę mógł zaprosić, jak wyląduję na stacji kosmicznej. Komentarze są bardzo dobre. Więc nic, tylko promować. Już można powiedzieć, dochodzę do 5000 na każdym filmiku, więc... Jeszcze kilka dobrych filmików i... będzie uzbierane 100 tysięcy. Bo już ten filmik mógłby się zacząć przetwarzać, ale musiała zwiać. Dobra, jesteś? Jesteś. Pokaż wyniki. Okej, wyniki całkiem dobre. Nie ma co tutaj narzekać. No już 102. Jednak coś tutaj się zatrzymuje na powyżej setki. Zróbmy recenzję. Ta recenzja może być przydatna. Kurde, no nie mogę zatrudnić. Dlaczego? Pogadam sobie z nim jeszcze te 3 razy i później niech spada. Pokaż wyniki. To przecież nas tutaj w naszym biznesie interesuje. Jest 100%. I ty też już mogłabyś w sumie robić poradnik. Sorry, recenzja. Na stanowisku 3. Żeby było z tego samego komputera. Ciebie nie mogę zatrudnić, więc spadaj. Nie jesteśmy w tym momencie tutaj potrzebni. $75 000 już niemalże. Ten filmik się ogarnie, już będzie prawie 80, no niecały. Ale będzie blisko. Jak tam? O, 94. Mega recenzja. Także oczywiście trzeba z tego faktu wyjątkowo korzystać. Na chwilę obecną sobie odpocznij, moja droga. Bo my również będziemy niebawem kończyć odcinek, jak tylko nasza koleżanka Caitlin
zakończy produkcję tego filmiku. I on oczywiście również się prześle, więc jeszcze parę minut ze mną proszę zostańcie. A potem zobaczymy. No w następnym odcinku w takim razie już powinniśmy osiągnąć, myślę, że może z 90 tysięcy. Więc myślę, że jeszcze tak ze dwa odcinki nas czekają, abyśmy mogli wybrać się na stację kosmiczną. To jest przynajmniej taka moja myśl. R600, ładnie. Jak tam wyniki? 105, no po prostu wymiatasz. Moja droga, po prostu, Caitlin, wymiatasz. To, co robisz z tymi filmikami, z tymi grami, jest po prostu nieprawdopodobne. Chociaż mogę tego nie robić, niech to się spokojnie przerendruje i wyślę. Ja to jeszcze oczywiście wypromuję. 82 tysiące, bardzo ładnie. Komentarze oczywiście. O, montaż jest straszny. Ciekawe, czy ty byś to zrobiła lepiej. Ja to wypromuję. No i cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za wszystkie komentarze, za łapki. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej!